Z okazji urodzin oraz imienin życzymy solinizantom długich lat życia oraz czerstwego zdrowia. Zdrowie jest Bożym darem. Polski poeta pisze, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż się zepsuje. Każdy z nas przeszedł jakąś chorobę. Wiąże się ona z wysoką temperaturą ciała, bólem głowy. I zaatakowaną niedyspozycją tej części ciała, której coś dolega. Z chorobą wiąże się przyjmowanie niesmacznych leków, bolesnych zastrzyków, zabiegów chirurgicznych. Z biegiem lat coraz częściej chorujemy. Pan Jezus przypomina, abyśmy nieśli pomoc chorym ludziom, jako Bóg, uzdrawia. Teściową świętego Piotra, sparaliżowanego człowieka, niewidomego, trędowatych, ludzi psychicznie chorych. Tym gestem mówi: pamiętajcie o chorych. Wielu ludzi naśladuje pana Jezusa. Święty Kamil zakłada zakon, który służy chorym. Podobnie czyni święty Jan, powołując zakon bonifratrów. Zakonicy pracują w szpitalach, także siostry, albertynki, szarytki, antoninki, elżbietanki, służebniczki nastawione są na niesienie pomocy ludziom chorym. Ojciec Bejzym i ojciec Damian całe życie służą trędowatym. Dzieci cierpliwie znoszą chorobę, gdy są przy nich rodzice, koleżanki i koledzy. Może ktoś choruje z Waszego przedszkola czy klasy. Może jest chora babcia lub dziadek, sąsiadka z bloku. Odwiedźcie ich. Szczególnie módlcie się za ludzi chorych. Panie Jezu, uczysz nas, abyśmy pamiętali o chorych ludziach. Daj im siłę, by znosili cierpienia i nadzieję, że wyzdrowieją. Matko Boża, uzdrowienie chorych, módl się za cierpiącymi.